Po kilku miesiącach prac budowanych w Memoniu otworzono nową świetlicę młodzieżową. Nowy obiekt został przeniesiony ze starego budynku, który był w fatalnym stanie. Warunki w nowej świetlicy są o niebo lepsze. Tutaj mamy warunki bardzo dobre. Tam nie mieliśmy ani ogrzewania, ani ciepłej wody, ani zimnej wody. Tutaj mamy naprawdę bardzo dobre warunki. Mam nadzieję, że nam będzie długo służyć i młodzież będzie z niej bardzo zadowolona. W Memoniu mieszka blisko 300 mieszkańców. Świetlica dla dzieci i młodzieży to jedyna atrakcja. Na takiej wiosce małej młodzież za wiele nie ma co do roboty, więc jedyną atrakcją i rozrywką jest ta świetlica. Więc chętnie przychodzą, korzystają z komputerów, grają w piłkarzyki, rozmawiają ze sobą, spotykają się wspólnie z kolegami, z koleżankami, robimy sobie herbatki wspólne i tak mile spędzamy sobie czas. Przenosiny świetlicy do nowego budynku kosztowały blisko 370 tysięcy złotych. 75% kosztów całej inwestycji gmina pokryła z dotacji. Resztę dołożono z budżetu. Podobne warunki w świetlicy mają także mieszkańcy Poręb. Jest to świetlica w starym domu ludowym, drewnianym, który przez ostatnich 2-3 lata kapitalnie, kompleksowo wyremontowaliśmy. Są bardzo fajne warunki w tym momencie. I pełni funkcję domu ludowego w Porębach, gdzie równolegle funkcjonuje taka mała świetlica młodzieżowa, czynna właściwie cały tydzień. Dotacje na przenosiny nowej świetlicy w Memoniu zdobyła lokalna grupa działania do rzeczy Wisłoka.